Otrzymanie czerwonej kartki w speedwayu to nie to samo, co dostanie czerwonej kartki na przykład w piłce nożnej. Na arenach żużlowych czerwone kartki widzimy sporadycznie. Można wręcz powiedzieć, że jest to rzadkość. Nie zmienia to jednak faktu, że w przeszłości do takich sytuacji dochodziło, a niektóre z nich mocno zapadły kibicom w pamięć. Cześć, ja jestem Łukasz i zapraszam na film pod tytułem Żużlowcy, którzy dostali czerwoną kartkę. Na wstępie zachęcam do subskrypcji kanału, a my już lecimy z tym materiałem. Czerwoną kartkę na żużlu można dostać na dwa sposoby. Pierwszy za agresywną jazdę na torze, która najczęściej kończy się upadkiem rywali. Drugi sposób jest nieco bardziej przyziemny. Chodzi tu o wydarzenia poza torem, takie jak na przykład kopnięcie menadżera drużyny rywali. Najlepszym przykładem zawodnika, który spełnia te dwa warunki, jest duński żużlowiec Nicky Pedersen. Nicky w przeszłości zachowywał się nazbyt agresywnie, zarówno na torze, jak i poza nim. Przykład. Podczas meczu Torunia z Lesznem Nicky spowodował upadek Jasona Doyle'a. Duńczyk ostro wszedł pod łokieć Australijczyka, a sędzia uznał, że ten faul zasługiwał na najwyższy wymiar kary i Pedersen otrzymał czerwoną kartkę. Jakby tego było mało, już w parku maszyn, tuż po informacji, że więcej w tamtych zawodach nie wystąpi, Nicky wymierzył kopniaka w stronę menadżera gości Jacka Gajewskiego. Wydaje się, że Nickiemu i tak już było wtedy wszystko jedno. Czerwoną kartkę można otrzymać również w inny sposób, dostając drugą żółtą kartkę w zawodach. Taka sytuacja miała miejsce w 2016 roku, a jej głównym bohaterem jest Leon Madsen. Zaczęło się już w pierwszym biegu zawodów pomiędzy Unią Tarnów a KS-em Toruń. Madsen próbował wejść pod łokieć Kacpra Gomulskiego, jednak śliska nawierzchnia tego dnia spowodowała, że Leon przeleciał przed nosem zawodnika gości i sprawiła, że ten wylądował w bandzie. Nie wiedzieć czemu duński lew miał bardzo duże pretensje do Kacpra Gomulskiego. Kiedy po biegu Kacper podjechał do Madsena, to ten, że się ładnie wyrażę, wytarł mu kask. Za to zachowanie sędzia w postaci Ryszarda Bryły ukarał Madsena żółtą kartką. Do następnej akcji z udziałem Duńczyka doszło w biegu 13, gdy ten z premedytacją wywiózł w płot zawodnika gości Adriana Miedzińskiego. Sędzia Ryszard Bryła postanowił ukarać Madsena drugą żółtą kartką, tym samym kończąc jego starty w tym meczu. Kolejna sytuacja pochodzi z Częstochowy. Tuż po starcie jadący w czerwonym kasku Oskar Polis odepchnął nogą zawodnika obok Pawła Przedpełskiego. Na domiar złego z nawierzchnią toru zapoznał się również Ernest Koza. Na szczęście nikomu nic się nie stało, lecz dla Polisa był to koniec startu w tych zawodach. Sędzia Maciej Spychała postanowił ukarać Oskara czerwoną kartką. A teraz nieco świeższy przykład. Mecz Polonii Bydgoszcz z Orłem Łódź z 2020 roku. Jadący w białym kasku Aleksandr Łoktajew, dojeżdżając do samego płotu na prostej, nie zostawił krztyny miejsca dla zawodnika Polonii, Dawida Bellego, przez co ten, mimo że był niemal na wysokości Saszki, niegroźnie upadł. Decyzja sędziego Pawła Słupskiego była jednoznaczna. Łoktajew otrzymał czerwoną kartkę i więcej nie pojawił się tego dnia na torze. Tak się po prostu nie jeździ, powiedziała na żywo legenda polskiego żużla Tomasz Gollop. Co innego jednak dopchać kogoś do płotu, a co innego zastawić komuś przejazd wyciągając nogę. Taka sytuacja spotkała Andrzeja Lebediewa w meczu Rowu ze Startem Gniezno. Jeden z pary gospodarzy, Adrian Gała, tak mocno nie chciał pozwolić Andrzejowi się wyprzedzić, że postanowił zablokować mu przejazd nogą, a nawet lekko skopać Łotysza. Jakby tego było mało, Adrian nie wiedział, że chwilę wcześniej na tor upadł jego kolega z drużyny Mirosław Jabłoński, więc bieg i tak by został przerwany. Sędzia Michał Sasień długo zwlekał z podjęciem decyzji. Andrzej Lebediew podjechał pod wieżyczkę sędziowską, pokazując wyraźnie, że został kopnięty przez rywala. Na początku zapaliła się lampka czerwona, co oczywiście jest zrozumiałe, ponieważ to oficjalnie Mirek Jabłoński spowodował przerwanie biegu. Po chwili zapaliła się również niebieska lampka, a wraz z tą informacją pojawił się komunikat o czerwonej kartce dla Adriana. I ostatnia sytuacja na dziś pochodzi z zeszłego roku. Znowu stadion w Bydgoszczy. Polonia podejmowała u siebie Unię Tarnów. I tak jak w poprzednim przypadku mogliśmy się wahać, czy Adrian poprawiał sobie koordynację, tak tutaj nie powinniśmy mieć wątpliwości. W biegu 13 zawodów jadący w czerwonym kasku Andreas Liager zostaje wyraźnie kopnięty przez Roana Tangeita. Decyzja sędziego mogła być tylko jedna. Pan Tomasz Fiałkowski ukarał zawodnika jaskółek czerwoną kartką. Po tej sytuacji Australijczyk próbował się bronić brakiem celowości tego kopnięcia, a zdania w internecie były mocno podzielone. A jakie jest wasze zdanie na temat tego incydentu? Dajcie znać w komentarzu. Dziękuję za oglądanie tego materiału. Jeśli się spodobał, to zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport. Do następnego odcinka. Na razie, cześć!